Dni prasowe na targach w Genewie rozpoczęły się we wtorek 3 marca 2015 roku. Jesteśmy na nich, dlatego w najbliższym czasie możecie spodziewać się relacji wideo z najważniejszymi premierami tegorocznego salonu motoryzacyjnego. W tym materiale natomiast chcieliśmy przybliżyć Wam nowy model Infiniti QX30 Concept, na którego przedpremierowej prezentacji byliśmy w poniedziałek, a który oficjalny debiut miał następnego dnia. Infiniti QX30 Concept to pojazd łączący cechy crossovera i coupé, który wejdzie w niedalekiej przyszłości do produkcji. Czterodrzwiowy koncept mierzy 4430 mm długości oraz 1815 mm szerokości. Zdaniem stylistów nadwozie samochodu łączy designerskie kontrasty. Projektując przód, inspirowano się skrzydłem motyla, zaś przy rysowaniu tyłu żądłem pszczoły. Przód zajmuje przede wszystkim spory grill chłodnicy z motywem kratki oraz znane przednie reflektory. Z boku zwracają uwagę przedłoczenia oraz pionowe cięcia. Nie obyło się bez zastosowania włókna węglowego w dolnych partiach nadwozia oraz we wspornikach słupków dachu, co pozwoliło zmniejszyć masę samochodu. Wnętrze zostało w koncepcie wyściełane brązową skórą z niebieskimi akcentami. Znajdują się tu wyraźne profilowane cztery fotele, które przypominają nam o bardziej sportowym nastawieniu wspomnianego crossovera o linii coupé. Egzemplarz, który widzicie na ujęciach, został pokryty lakierem o nazwie Warm Liquid Metal, który w blasku fleszy wygląda wyjątkowo dobrze. Z przodu i z tyłu znajdziecie pełne diodowe światła. Auto zostało osadzone na 21-calowych aluminiowych felgach. Do napędu posłużył 2-litrowy silnik benzynowy współpracujący z 7-biegową automatyczną skrzynią biegów. Co do nowości, które spotkać będziecie mogli w niedalekiej przyszłości, to Q60 Concept zostanie zaprezentowany w styczniu na targach w Detroit. W 2016 roku rozpocznie się produkcja crossovera inspirowanego prezentowanym dziś QX30 Concept. Czekajcie na relacje wideo z tegorocznych targów w Genewie. Do zobaczenia!